Państwo, panie ambasadorze, panie generale, oficerowie, żołnierze i wy wszyscy. Spotkaliśmy się dzisiaj, by uczcić pamięć żołnierzy, którzy zginęli tutaj, zostali zamordowani w czasie polsko-czeskiej wojny o Śląsk Cieszyński. Wojny siedmiodniowej, albo według innych badań ośmiodniowej. O co tutaj w ogóle chodziło? W dniu 24 stycznia 1919 wojska czeskie zaatakowały od strony Ostrawy na Śląsk Cieszyński. W ciągu właściwie dwóch dni zajęły Bogumin, Karwinę i szykowały się do dalszego ataku. Stonawa właściwie broniona nie była. Dopiero 25 przybyła tutaj 11 kompania 12 pułku piechoty z Wadowic i zajęła właśnie budynek byłego domu robotniczego. W gruncie rzeczy nie wiadomo było, jak potoczą się dalsze losy. Dlatego dowódca tej kompanii, porucznik Kawałkowski, wysłał patrol w stronę Bąkowa i tam doszło do pierwszych potyczek właśnie z wojskami czeskimi. To było 25. Ale właściwa bitwa, właściwa potyczka odbyła się 26, kiedy od strony Solcy i Karwiny zaatakował pierwszy batalion Legii Francuskiej. Część przeszła przez dzielnicę Dolany, część przez Bąków. Tam doszło właśnie do pierwszych starć właśnie tego 26, a ponieważ wojska czeskie przeważały, to kompania porucznika Kawałkowskiego broniła się właśnie w okolicach tu dzisiejszego domu PZKO. Jednak kiedy dochodziła amunicja, kompania musiała się wycofać, część przez dzielnicę Dolany, a większa część właśnie tutaj tą drogą w kierunku Smołkowca tak zwanego. Tam się sformowała na nowo, doszło do kontrataku, jednak otwartego przez wojska czeskie. Później kompania wycofała się w kierunku Cieszyna. Po tych walkach, co powiedziałem w ogromnym skrócie, zostało tutaj 20 zabitych, 20 żołnierzy. Stonawa już była zajęta przez wojska czeskie, ale dzięki inicjatywie później proboszcza, wspomnianego już proboszcza Krzystka, udało się tych martwych żołnierzy zgromadzić tutaj, mniej więcej tam w tym miejscu, i miejscowa ludność umyła i przygotowała żołnierzy do pogrzebu. Ksiądz Krzystek wyznaczył właśnie tutaj miejsce i tutaj zostali pochowani. Proszę Państwa, są dzisiaj wśród nas potomkowie, wnukowie, prawnukowie właśnie tych ludzi, którzy tutaj tych żołnierzy przygotowywali. Są również potomkowie żołnierzy, którzy o Stonawę walczyli, jak się dzisiaj w gruncie rzeczy dowiedziałem. Ten grób miał najróżniejsze koleje losu. Najpierw to był tylko taki skromny grób, później stopniowo go upiększano, ale zawsze miejscowi Polacy o niego dbali. Później w latach 90. zbudowano właśnie tutaj, jakby to powiedzieć, pomnik razem z tablicą, a na setną rocznicę wydarzeń z roku 1919 dzięki staraniom Ministerstwa Obrony Narodowej Polskiej oraz władz gminy ten grób został upiększony i jest w tym stanie, jak go dzisiaj widzicie. Proszę Państwa, leży tutaj 20 żołnierzy 12 pułku piechoty i
niektórzy z 8 pułku piechoty. Zostali tutaj, polegli tutaj w czasie walk, a część z nich została zamordowana. Można, według najnowszych obliczeń, było to 7 żołnierzy z tych 20. To byli żołnierze, którzy albo się poddali, albo leżeli ranni i zostali dobici. Proszę Państwa, Stonawa jest takim świętym miejscem dla wszystkich Polaków z Zaolzia. Obok Żywocic, obok Świerkowiska, właśnie tutaj jest jedno z tych, można powiedzieć, świętych miejsc. Leżą tutaj ofiary walk roku 1919. Wczoraj w Orłowej odsłonięto pomnik podziału Śląska-Cieszyńskiego i, jak to nazwano, wojny o Śląsk Cieszyński. Wielki, ogromny. Jaka jest różnica między tym grobem, tą mogiłą, a Orłową? Orłowa to pomnik agresorów. Tutaj leżą ofiary. Jeśli w Orłowej ma być miejsce pamięci wojny, to oprócz tych czeskich nazwisk powinny tam również być te polskie. No ale to już niestety nie od nas zależy. Proszę Państwa, wczoraj złożyli tutaj wieńce i zapalili znicze. Rekonstruktorzy w mundurach legionistów, dokładnie takich, którzy tutaj walczyli w tym roku 1919. Czy to stosowne? No nie wiem. Nas po prostu dzieli stosunek do tego wszystkiego, o co tutaj w tym roku 1919 chodziło. Strona czeska mówi, że walczono o przemysł, o kopalnię. Tak, rzeczywiście, to było bardzo ważne. Ale myślę, że dla nas była najważniejsza walka o nas. O nas. O nas, ludzi, Polaków tutaj mieszkających. To nie była, dla nas to nie była walka o kopalnię. To była wojna o nas. Czy Polska chciała tej wojny? No na pewno nie chciała. Dlatego właśnie te moje słowa. Proszę Państwa, jest zimno, nie będę to przedłużał. W czasie 100. rocznicy tych wydarzeń powiedziałem tutaj, że to było w innych czasach, że dzisiaj na pewno by ten konflikt rozwiązano trochę inaczej. Tak wtedy myślałem. Po tym, co się na przykład wydarzyło niedawno, przed 2 lata temu na Ukrainie, już nie jestem o tym przekonany. Proszę Państwa, chciałbym się być i na tym zakończę. Dziękuję.